Anima to chyba jedna z naczelnych serii filmów grozy. Chyba każdy z nas spotkał się choć raz z filmowymi morderczymi pułapkami. Jakiś czas temu w kinach pojawiła się już 9. odsłona tej serii. Jednakże trochę ona odbiega od oryginału. Tylko nie jest to już historia Johna Kramera i jego paczki przyjaciół, tylko historia naśladowcy. Ogólnie w skrócie to no, kropie ludzi w pułapkach, nic nowego. Nawet bym powiedział, że te nawiązania do oryginalnej trylogii no są robione trochę na siłę. Ale dobra, dobra. Są pułapki, są maski świni, jest policja, więc może być, jest to samo. Część 10. Piły ma się pojawić, na chwilę obecną tyle wiemy. Prawdopodobnie będzie to kontynuacja części 9, taka jakby druga część. Nie, żeby mieć pełen obraz, jak będzie i jak może wyglądać, trzeba klasycznie zobaczyć ten film. Sama część 9, czyli Piła Spirala, trzyma w napięciu, tego się nie da ukryć, aczkolwiek nie jest to co kiedyś, nie jest to już oryginalna trylogia. To co, klasycznie, lajkuj, subskrybuj, a my widzimy się w kolejnej recenzji. Siema!